Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na konferencji dotyczącej programu Rodzina 500+. Witam bardzo serdecznie Panią Renatę Zagórską, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Julitę Antosiak, koordynatora programu Rodzina 500+. Proszę Państwa, przypomnę, że 1 kwietnia zostanie uruchomiony program Rodzina 500+. To pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Oczywiście ten program będzie również dotyczył gostynińskich rodzin. W dniu 10 marca 2016 roku podczas sesji Rady Miasta do budżetu została wprowadzona kwota przekazana z budżetu państwa o wysokości 5 797 786 zł, z czego 2% tej kwoty, 115 tysięcy, będzie przeznaczonych na obsługę całego programu. Proszę Państwa, o szczegółach za chwilę opowiedzą zarówno Pani kierownik, jak i Pani koordynator, bo ten program został przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Jestem święcie przekonany, że ośrodek, wiemy, że gostyński MOPS bardzo dobrze poradzi sobie z tym nowym zadaniem. Bardzo się cieszę, że już wiele rzeczy zostało przygotowanych, rozpoczynając od lokalu, w którym będzie prowadzony, w którym będzie obsługiwany program. Są już wyłonione w drodze konkursu dwie osoby, które będą pracowały przy programie. Tak więc sprawy organizacyjne, o wszelkich szczegółach za chwilę tutaj zarówno Pani kierownik, jak i Pani koordynator. Może w pierwszej kolejności poproszę Panią kierownik Renatę Zagórską o zabranie głosu. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim wszystkich mieszkańców Gostynia. Tak jak Państwo słyszeliście z ust Pana Burmistrza, to właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostynie, którego jestem kierownikiem, będzie realizował zapisy ustawy o wspieraniu o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która to wprowadziła do systemu prawnego nowe świadczenie o nazwie świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł. Jeżeli chodzi o przygotowanie przez naszą instytucję, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, są one na bardzo dobrej drodze. Został przygotowany już lokal, w którym pracownicy od 1 kwietnia będą mogli swobodnie podejmować i wykonywać swoje zadania. Zostały zatrudnione dwie dodatkowe osoby. W wyniku konkursu, który odbył się na referenta, dodatkowo właśnie znajdą zatrudnienie dwie panie. I oczywiście koordynatorem tego programu, tak jak Pan Burmistrz powiedział, została Pani Julita Antosiak, która do tej pory pracowała w naszym ośrodku i wykonywała pracę w funduszu alimentacyjnym, także jest bardzo dobrze merytorycznie przygotowana i myślę, że nie będzie większego problemu z wdrożeniem, że tak powiem, tych nowych zadań. Jeżeli chodzi też o to, o wdrożenie w ogóle programu rządowego Rodzina 500+, to Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował taką podstronę, na której są podstawowe informacje, gdzie mieszkańcy Gostynia mogą, wchodząc na nią, dowiedzieć się o najważniejszych informacjach związanych z tym tematem. Następnie też możliwa jest informacja telefoniczna pod numerem telefonu 236-13-69. Tam wszelkiego rodzaju informacje Państwo możecie uzyskać. Przewiduje się, iż z programu na terenie Gostynina skorzysta około 1600 dzieci. Oczywiście jest to liczba mocno ruchoma, ale przewidujemy, że może być to większe, ale na pewno około 1600 dzieci z około 700 rodzin. Co jeszcze mogłabym Państwu powiedzieć? Takiego, zanim oddam głos Pani Julicie Antosie, która o sprawach merytorycznych przekaże więcej takich konkretnych informacji, o właśnie, jest istotne, że już wydajemy wnioski, także nie trzeba czekać do 1 kwietnia. One są wydawane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, można również pobierać je z naszej strony. I planujemy też podjęcie współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby takie wnioski były również pozostawione w ich instytucjach, oczywiście za ich zgodą. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Także dla ułatwienia Państwu, że tak powiem, i ułatwienia pobierania tych wniosków będą one w różnych punktach. Także teraz bardzo prosiłabym Panią Julitę o przekazanie informacji
merytorycznych informacji dotyczących tego programu. Dobrze, ja Państwu tak w pigułce powiem o najważniejszych zasadach ustawy. Ustawa zwana potocznie 500+, jest to ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku. I co bardzo ważne, ustawa wchodzi w życie, tak jak wszyscy wiemy, 1 kwietnia 2016 roku i dopiero od tego momentu będziemy mogli przyjmować wnioski, ponieważ mam dużo pytań, czy już te wnioski mogą być składane, więc jeszcze raz mówię, dopiero od 1 kwietnia, nie wcześniej, tak, żeby to było jasne. Ustawa określa warunki przyznawania świadczenia wychowawczego oraz zasady jego nabywania. Jeśli chodzi o taką najważniejszą sprawę, komu to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało? No wiadomo, będą to obywatele polscy, a także cudzoziemcy, niektóre kategorie cudzoziemców. I tu bardzo ważną kwestią będzie to, czy ci cudzoziemcy zamieszkują wraz z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kto może ubiegać się o świadczenie wychowawcze? Będzie to zawsze matka, ojciec, opiekun prawny i opiekun faktyczny. I wyjaśnię od razu, że opiekun faktyczny jest to ta osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Czyli mamy tylko te cztery osoby, tak? Matka, ojciec, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka. Wnioski będziemy mogli składać, tak już powiedziałam, od 1 kwietnia 2016 roku, przy czym mamy tu taki szczególny przepis, który mówi o tym, że wnioski będziemy mogli przyjmować przez 3 miesiące od momentu startu programu, czyli cały kwiecień, cały maj, cały czerwiec, również 1 lipca 2016 roku. Wszystkie osoby, które w tym okresie, w okresie tych trzech pierwszych miesięcy złożą wnioski, będą, jeżeli oczywiście spełnią warunki, będą mieli płacone świadczenia od 1 kwietnia. Będziemy to wyrównywać. Także jest tu czas. Po 1 lipca wnioski złożone będą rozpatrywane już, tak jak mówi Kodeks Postępowania Administracyjnego, od 1, czyli tak, ta osoba, która mi złoży po 1 lipca, będzie miała przyznane od 1 lipca świadczenie. 3 miesiące na złożenie. Cały kwiecień, cały maj, cały czerwiec. Jest bardzo ważna informacja. Także spokojnie, gdyby było bardzo dużo ludzi w kwietniu, mamy cały maj, cały czerwiec na złożenie wniosku. Oprócz tej formy tradycyjnej, w formie papierowej, którą Państwo będą mogli złożyć u nas w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, wniosek będzie można złożyć również za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesłać do nas. I mamy też taką nowość, 4 kanały teleinformatyczne, za pomocą których będzie można złożyć ten wniosek. Pierwszy jest to taki portal Empatia, uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Drugim kanałem będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest tam taki profil zaufany, jeżeli ktoś posiada, będzie można przez niego skorzystać. PUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej i ta, która myślę, że najbardziej Państwa zainteresuje, bankowość elektroniczna. I te wszystkie rozwiązania będą dostępne już od 1 kwietnia. Za pomocą tych kanałów teleinformatycznych będzie można te wnioski złożyć. Jeśli chodzi o podstawowe kryteria przyznawania świadczenia wychowawczego, jeśli Państwo będą się ubiegali o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, to tutaj obowiązuje kryterium dochodowe. 800 zł na osobę, a jeżeli członkiem rodziny będzie osoba niepełnosprawna, dziecko niepełnosprawne, to tutaj kryterium będzie zwiększone do kwoty 1200 zł na osobę w rodzinie. Co bardzo ważne dla Państwa, jeśli chodzi o dochody przy ubieganiu się na pierwsze dziecko, rokiem bazowym, na którym będziemy pracowali, będzie rok 2014. Te dochody będą dla nas ważne. Natomiast jeżeli w roku 2014 albo po 2014 roku nastąpiła jakakolwiek zmiana w dochodach, te dochody trzeba będzie wykazywać. Mówię tu o tak zwanym dochodzie utraconym i dochodzie uzyskanym. Jeżeli ktoś straci pracę, będzie nam przedstawiał dokument potwierdzający, że tę pracę stracił i ewentualnie wysokość dochodu. I analogicznie, jeżeli ktoś uzyska w 2014 roku lub po 2014 roku dochód i ten dochód osiąga, będzie nam przedstawiał dokument, z którego wynika, że podjął pracę i będzie nam przedstawiał dochody z tej nowej pracy. Jeśli chodzi jeszcze o załączniki do wniosku na pierwsze dziecko, to dochody opodatkowane, czyli takie, z których Państwo rozliczacie się z Urzędem Skarbowym, informacje o tych dochodach będziemy pozyskiwać my. Czyli Państwo nie idziecie do Urzędu Skarbowego, nie idziecie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o składki zdrowotne. Te informacje będziemy pozyskiwać my. Jedyne, co Państwo będziecie nam oświadczać, to dochody nieopodatkowane, jeżeli takie osiągaliście. I mówię tu cały czas o 2014 roku. Dochody, które podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu i ewentualnie jakieś inne dochody, na przykład gospodarstwo rolne. I w przypadku osób, wiadomo, rozwiedzionych, separowanych, jakieś wyroki sądu,
To będzie już zależne od indywidualnej sytuacji każdej rodziny. Tak, informacji będziemy udzielać na miejscu czy telefonicznie, nie ma problemu. Jeszcze bardzo ważna rzecz, w sytuacji takiej, jeżeli osoba ubiegająca się będzie zamieszkiwać poza granicami Polski lub członek tej rodziny będzie przebywał poza granicami Polski, wtedy wniosek składacie Państwo u nas, natomiast decyzję będzie podejmował marszałek województwa. Nie my będziemy organem właściwym do rozpatrzenia takich wyjątkowych sytuacji, tylko tam, gdzie będzie zagranica. I jeszcze może tylko powiem tak króciutko, w jakich przypadkach na pewno świadczenie nie będzie przysługiwało, kiedy nie będzie można się ubiegać o świadczenie. Świadczenie na dziecko nie będzie przysługiwało wtedy, kiedy dziecko zawrze związek małżeński, czyli będzie w związku małżeńskim. Na dziecko nie będzie można się ubiegać, jeżeli to dziecko będzie przebywało w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. Jeżeli dziecko to będzie posiadało prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko. I ostatni przypadek, jeżeli Państwo będziecie otrzymywali świadczenie o podobnym charakterze poza granicami Polski. I myślę, że to są takie najważniejsze informacje. W razie pytań zapraszam do nas, do ośrodka lub pod numerem telefonu, o którym Pani kierownik wspomniała. Tak, proszę Państwa, tak jak Państwo mieliście okazję wysłuchać zarówno Pani koordynator, jak i Pani kierownik, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej już od kilku tygodni prowadzi pracę nad tym, żeby ten program, który jest nowym programem w całym kraju, został wprowadzony dobrze, bezproblemowo. Jeżeli będą jakiekolwiek drobne potknięcia, usterki, problemy, na pewno to nie będzie wynikało ze strony złej woli, ale po prostu no, też tak często bywa, że to co nowe nie zawsze musi na początku zadziałać tak, żeby to było wszystko idealne, ale jestem święcie przekonany, że tutaj jesteśmy na ten program już przygotowani. Wierzę, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wywiąże się wzorowo z tego programu, tak żeby wszyscy mieszkańcy, którzy będą z tego programu korzystali, faktycznie czuli satysfakcję, że to źródło, czyli te 500 zł na dziecko, wpłynie korzystnie na poprawę sytuacji życiowej gostyńskich rodzin. Czy macie Państwo jakieś pytania, to proszę bardzo, my tutaj jesteśmy, służymy odpowiedzią. Czy jakieś informacje na stronie Urzędu Miasta będą dostępne właśnie o tym 500+? Tak, jest pod stroną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Może podejmy sprawę od razu. To będzie 500plus.mopsgostynin.pl. Ale to najpierw już jest to Gostynin, tak? Już jest. Nie. Aha, 500 plus. Bezpośrednio można wejść na stronę mopsgostynin.pl, tam jest taki znacznik Rodzina 500+, klikamy i tam wszystko jest. Można zadawać pytania, odpowiedzi, na wszystkie odpowiedzi. Strona jest przejrzysta, konkretna, także tutaj spokojnie. Ja jeszcze chciałam dodać, że bo też takie pytanie miałam zadawane, że Rodzina 500, program rządowy Rodzina 500+ jest zadaniem zleconym. On jest w całości finansowany w formie dotacji, czyli ze środków absolutnie budżetu państwa i miasto jako miasto Gostynin, zresztą żadne inne miasto również nie uczestniczy w pokrywaniu kosztów związanych z realizacją i wdrażaniem tego programu. Także to też jest istotna informacja, bo osoby niektóre pytają o to, czy będziemy ponosili jakieś koszty jako miasto. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie dziękujemy. Do widzenia, do zobaczenia.